Ubiegłoroczna powódź w Maciejowej i nie tylko wyrządziła ogromne straty. Zostały one oszacowane na dużo ponad 20 milionów złotych. Wtedy też ogłoszono przetargi na opracowanie dokumentacji na odbudowę terenów zniszczonych powodzią. Natomiast na wiosnę tego roku ogłoszono przetargi na wykonanie poszczególnych prac remontowo-budowlanych. Teraz czekamy jeszcze 10 dni na uprawomocnienie się tego wyboru. Firmą, która zaproponowała najbardziej atrakcyjną ofertę cenową, jest firma JAS. To jest konsorcjum, z lider konsorcjum z Kunic razem z firmą z Rakowic Małych i to jest oferta, która opiewa na około 3 549 000 zł. Były jeszcze dwie pozostałe oferty, też w granicach około 4 milionów złotych. Jest to kwota niższa niż zakładaliśmy w naszym budżecie. Z tego należy się cieszyć. Otrzymaliśmy też dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego. Na razie w kwocie 80% do kwestii likwidacji skutków powodzi w 2012 roku. Cztery mosty razem z okolicznymi drogami mają być wyremontowane lub odbudowane do końca listopada tego roku. Mosty, które będą na nowo odbudowane, siłą rzeczy będą bardziej, nie wiem, stabilne, mocniejsze, silniejsze niż te, które już wiele, wiele lat funkcjonowały. Na szczęście nie musimy przebudowywać tych ciągów drogowych i mostu na ulicy Wrocławskiej, nie musimy zmieniać tak znacząco parametrów, dlatego zmieściliśmy się w tych założeniach cenowych i jest szansa rzeczywiście, że do końca listopada tego roku te wszystkie mosty zostaną odbudowane. Oczywiście mogą być pewne utrudnienia odnośnie ruchu w Jeleniej Górze, czy dojazdu i wyjazdu z naszego miasta, albowiem zamknięcie mostu na ulicy Wrocławskiej spowoduje na pewno pewne utrudnienia, no ale cóż, żeby odbudować ten most, po prostu ten ciąg musimy zamknąć. Tymczasowy most, przez jaki odbywa się teraz ruch w kierunku Zgorzelca i Wrocławia, jest w coraz gorszym stanie. Jego rozbiórka rozpocznie się najprawdopodobniej w ciągu najbliższych tygodni.